Szok i Czy już wkrótce dojdzie do buntu przedsiębiorców, hotelarzy, którzy wprost mówią, jeżeli ta sytuacja potrwa tak dalej dłużej, to faktycznie zbankrutujemy, nie mamy innego wyjścia, musimy otworzyć restauracje, hotele, pensjonaty, a takim momentem kluczowym, czy też krytycznym, ma być 1 lutego, to wtedy ma nastąpić bunt przedsiębiorców w Polsce. No właśnie, dzisiaj na temat tej sytuacji, czy rzeczywiście do tego buntu przedsiębiorców dojdzie, kto ma rację, czy mają rację przedsiębiorcy? Czy ma rację? praktycznie rząd pisuje jeśli chodzi o oboszczenia. Co w tej sytuacji jest potrzebne? Czy pomoc finansowa dla przedsiębiorców, a może trzeba więcej szczepić ludzi, tak, żeby jak najwięcej branż otworzyć, żeby gospodarkę odmrozić, No, właśnie o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Przedsiębiorcy, hotelarze, branża turystyczna, restauratorzy mówią wprost, weto, tak? 1 lutego chcemy masowo otwierać się bez względu na konsekwencje. Niektórzy przedsiębiorcy mówią wprost, że ta sytuacja nie może trwać w nieskończoność wiecznie. Jeden miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc, ok. Natomiast oni praktycznie plajtują, tak, że ta pomoc ze strony państwa to jest tylko kropla w morzu potrzeb. Na bieżąco opłaty czynszczy po prostu zusy, tak, podstawowe kwoty. Natomiast wielu przedsiębiorców ma kredyty przecież na inwestycje, na biznesy. Te pomoc ze strony państwa nie jest rekompensatą praktycznie, która pomoże im na funkcjonowanie, tak. Jeżeli tutaj na przykład opłaty dla niektórych hoteli to jest po 200 tysięcy Miesięcznie, a pomoc ze strony państwa to jest raptem kilkadziesiąt tysięcy, to dalej po prostu te właśnie chociażby hotele czy pensjonaty mają straty. A to jest jakby jeden tylko przykład. No właśnie i nawet powstało tak tutaj właśnie weto w górach, w Zakopanem, do Zakopanego dołączają praktycznie kolejne miejscowości, też mówi się o właśnie miejscowościach nadmorskich, no bo ta sytuacja rzeczywiście jest uciążliwa. Kto ma tutaj rację? Co w takiej sytuacji, tak? Czy potem policja na przykład powinna respektować Prawo czy państwo polskie jest w stanie faktycznie tutaj sankcjonować to prawo karać wszystkich przedsiębiorców, jeżeli przedsiębiorcy skrzykną się, otworzą na przykład tutaj gastronomii, otworzą pensjonaty? oczywiście pojawiły się też takie próby obchodzenia jakby tych przepisów tak, że na przykład jakiś pensjonat czy pokoje są zamknięte, kwatery prywatne są zamknięte i co do zasady właściciel tam no, nie prowadzi działalności, ale przyjmuje po prostu ludzi jako gości, tak, zaprasza ich, no i mówi, żeby tutaj przyjeżdżać z pustymi rękoma tak, ale to wszystko jest po prostu jakby na takiej zasadzie, że przyjeżdżają do niego jakby znajomi. No, oczywiście to jest dosyć kontrowersyjne zwłaszcza, że takie coś po prostu ktoś publicznie prezentuje, no to to dosyć właśnie kontrowersyjne, ale przedsiębiorcy jakby no nie chcą robić na złość rządowi, zdają sobie sprawę, jakie są konsekwencje w związku z koronawirusem, no ale to też po prostu są i biznesy, oni utrzymują rodziny, płacą praktycznie zusy podatki. Zwłaszcza, że zobaczmy sobie, jeśli chodzi o branżę turystyczną, jeśli chodzi o hotele, restauracje, to są w dużej mierze po prostu to jest polskich rękach. Jeśli chodzi może o może innych firmy, no tutaj jest dużo kapitału zagranicznego, natomiast no pensjonaty, tak, no oczywiście są też hotele zagraniczne. Ale pensjonaty, restauracje, tak, to jest jednak w dużym stopniu po prostu w rękach Polaków. Oni płacą zusy, zatrudniają pracowników, no i praktycznie to wszystko leży, tak. No oczywiście są tarcze antykryzysowe, ale tak powiedziałem, to jest kropla w morzu potrzeb. No i przedsiębiorcy mówią tak, że taka po prostu dla nich umowna data to jest 1 lutego, to wtedy praktycznie chcą się otworzyć, albo rząd pójdzie na ustępstwa, odmrozi część praktycznie gospodarki, albo po prostu przedsiębiorcy masowo będą się otwierać od 1 lutego, bo dalej po prostu nie wytrzymają, jeśli chodzi o taką sytuację. Były takie historie, gdzie praktycznie ludzie tak przebranżowili się, że mieli wcześniej praktycznie restauracje, teraz zajmują się czymś innym. Część gastronomii na przykład ratuje się tym, żeby dostarczać żywność do domów, no ale to jest też kropla, morzu w, pod, kropla w morzu poczew, tak, bo to nie zawsze po prostu pozwala na funkcjonowanie. W przypadku jakiejś mniejszej gastronomii to tak, Natomiast wiadomo, że taka sytuacja jest tutaj nieciekawa. No też nawet słyszałem takie przypadki, że ludzie chcą sprzedawać, tak jak na przykład ktoś ma jakiś tam dom z pokojami, czy jakieś kwatery prywatne nad, nad morzem w górach masowo po prostu sprzedają to, wystawiają taką to nieruchomość na sprzedaż. Też piszą, że to jest dochodowe, tak jak po prostu sezon wróci, w sensie nie będzie już koronawirusa. Natomiast po prostu ludzie rezygnują z tego, wolą, po prostu skasować pieniądze, za jakiś dom czy pensjonat, gotówkę niż czekać na to, że będą po prostu lepsze czasy. No i teraz właśnie pojawia się. Wiele kwestii spornych, no bo co do zasady są te oboszczenia, No nie można ruszyć praktycznie z takim biznesem, bo się naraża po prostu, tak, taki przedsiębiorca. Natomiast w momencie, kiedy będziemy, kiedy będziemy mieli do czynienia, na przykład z efektem skali, rzeczywiście przedsiębiorcy skrzykną, się będą działać masowo, no pytanie jest wtedy, jak po prostu policja czy inne służby będą reagować, czy będą rzeczywiście tutaj takie, czy będą nakładać kary, czy też nie. Ale to nie jest kwestia tego, żeby grać na nosie, tak, rządowi, tylko żeby właśnie rząd zwrócił uwagę na potrzeby właśnie tych, tej branży. No bo ostatnimi czasy był jakby temat stoki narciarskie, tak, że po prostu stoki narciarskie są pozamykane. To też rozcieczyło część praktycznie branży turystycznej, bo jakby zwrócono uwagę tylko na stoki narciarskie, jakby to stoki narciarskie po prostu funkcjonowały przez cały rok i tylko turystyka w Polsce to są stoki narciarskie. A to jest przecież mnóstwo, tak, to są Sudety, Góry, Pomorze, Kaszuby, to są Mazury, tak, te wszystkie rejony praktycznie są stratne, a co z agroturystyką w jakichś mniejszych miejscowościach, zwraca się uwagę, tak, na stoki w Zakopanem, a co po prostu z resztą, tak, kraju. Pomoc, jeżeli ma pójść na przykład ze strony państwa, to na przykład tylko w jeden rejon, a przecież tutaj pomoc, to chodzi o, o kuleje praktycznie cała turystyka, t, gospodarka turystyczna w całej Polsce, tak, dlaczego na przykład ma być ktoś poszkodowany w mniejszej miejscowości, która ma agroturystykę, a kto, ktoś, kto ma na przykład duży stok, dostanie jakieś dopłaty, do finansowania czy pomoc ze strony Państwa. No, więc właśnie tutaj jest wiele kontrowersji, kwestii spornych jeśli chodzi o e, tą pomoc komuś należy, w jakiej, na jakiej zasadzie to praktycznie ta pomoc powinna zostać przyznana. Natomiast rzeczywiście no może być tutaj sytuacja, przedsiębiorcy może jako tako, no oni też protestują, tak, natomiast oni jako tako może nie wyjdą na ulicę, tak, bo też nie mają na to czasu i muszą pracować. Natomiast rzeczywiście może być sytuacja, że od 1 lutego masowo po prostu tworzą tutaj działalność. Ja nie wiem, ja nie jestem politykiem, nie jestem praktycznie przedstawicielem rządu Prawa i Sprawiedliwości, poza tym nie dostaję za to pieniądze, żeby miał tutaj podsuwać pomysły. Natomiast wydaje się, że powinno zostać wypracowane jakieś porozumienie, tak, między właśnie przedstawicielami tych środowisk turystycznych a rządem, ale nie przedstawicielami jakby jednej branży, tak. Nie wiem, przedstawicielami właścicieli stoków narciarskich w Tatrach, tylko całej branży turystycznej z różnych regionów w Polsce, jak to powinno wyglądać, tak, no bo tutaj problem, z tym pro, mają problemy ludzie w całej praktycznie Polsce. Bo jakby media nagłaśniają jedną sprawę, na przykład stoki narciarskie, tak, że są pozamykane, a trzeba, by było po prostu. Pieniądze na śnieżanie, takie naśnieżanie to jest praktycznie koszt 20 tysięcy złotych dziennie, instruktorów i tak dalej. Potem rząd się wycofuje z tego i tak praktycznie raz taka decyzja, raz taka tak podejmowana jest. Ale tak samo po prostu stratne są inne przedsiębiorstwa. No, właśnie, czy rzeczywiście dojdzie tutaj do buntu przedsiębiorców, czy jeśli chodzi o tą pomoc, tak, dla gospodarki, ona jest kompletna, bo wydaje się, że znaczy dla branży turystycznej, bo wydaje się, że po prostu tutaj pominięto pewne, pewne praktycznie tej branże, jeśli chodzi o branżę turystyczną, tak, czy sfery w branży turystycznej. Być może trzeba po prostu większą pomoc dać. Natomiast, na przykład, nie mówi się w ogóle o tym, ja też nie jestem jakby zwolennikiem takiego pomysłu, ale podaję to jako jeden z przykładów, Przykładów, tak? Być może problem jest z tym, że powinno się więcej szczepić ludzi, bo im więcej się wyszczepi, tak naprawdę ludzi. Wtedy by po prostu według fachowców, profesorów, epidemiologów, może po prostu oni kłamią, może po prostu wprawiają nas w błąd, będziemy mieć tą odporność właśnie zbiorową i wtedy po prostu poszczególne gospodarki będą przywracane, w tym także po prostu turystyka. No bo co z tego, że będzie pomoc finansowa, kolejne po prostu pieniądze? Ktoś może mieć na przykład małą agroturystykę, przyjmować po kilku czy po kilkanaście osób w ciągu miesiąca, ktoś może mieć duży hotel, gdzie prak praktycznie po kilka tysięcy osób przyjmuje w ciągu miesiąca. No i pomoc tutaj, jaka ma być obliczona nieproporcjonalnie, tak? A właśnie może po prostu problem jest z tym, że powinno być się masowo szczepić. Jeżeli byśmy poszli tym, w tym kierunku, co Izrael, że na przykład Izrael do końca marca wszystkich obywateli zaszczepi w tych dwóch dawkach, na przykład Polska, gdyby zaszczepiła e, wszystkich obywateli do maja czy do czerwca. No to wtedy, dla mnie to jest argument, tak, że, że na przykład powie się branży turystycznej, ok jest teraz ciężko, trzeba wypracować wspólne porozumienie, ale obiecujemy, że do końca maja, czerwca zaszczepimy większość społeczeństwa, a tym samym otworzymy po prostu kolejne gospodarki, czy porozumiem obostrzenia, na przykład będzie można przyjmować turystów, ale na przykład zachowując dystans, czy też, czy ten reżim sanitarny i tak dalej. Więc to może byłoby bardziej, tak, kwestia po prostu adekwatna, bo na razie, no to oczywiście są, jest testowanie, tej grupy medyków, tak czyli po prostu ta grupa zero. Mają być seniorzy powyżej 85 roku życia. No ale zanim zaszczepi się praktycznie większość społeczeństwa, to minie sporo czasu. Nawet już nie mówię o kwestii oszczepionek, bo. Te szczepionki co chwilę do, do, docierają do Polski. Mówi się, że tam do końca marca ma być 3 miliony, praktycznie szczepionek. E, tak, no, więc e, jeżeli po prostu chodzi o moce przerobowe, żeby szczepić jak najwięcej ludzi, być może to jest sposób. Oczywiście ja też w żaden sposób nie jestem tutaj zwolennikiem szczepionek ani przeciwnikiem, tylko podaję to jako po prostu przykład, tak, no bo zawsze będzie, jeśli chodzi o branżę turystyczną, będą poszkodowani. Być może właśnie tutaj trzeba inaczej ten problem rozgryć, że właśnie trzeba namawiać do tego, żeby szczepić, czy po prostu w ogóle. Znaczy nie namawiać, bo ludzie są chętni, tak? Tylko żeby jak najwięcej ludzi zaszczepić. Może, może rozwiązaniem jest to, że powinna się na przykład turystyka otwierać, powinna być otwarta dla ludzi, którzy są zaszczepieni. I to już mogło być rozwiązanie. To już był jakiś oddech, tak? Czyli nawet jeżeli to całe społeczeństwo nie byłoby zaszczepione, ale dla ludzi, którzy są zaszczepieni, byłyby otwarte czy restauracje. I to już byłoby lepiej. No to też będzie potem jakby kontrowersyjne, tak? No bo ludzie będą mówić, no będziemy dzielić na lepszych lub gorszych, no ale w jakiś sposób, żeby pomóc tej branży turystycznej, poza tym e, prędzej czy później większość się z nas zaszczepi, tak? Więc to, że na przykład ktoś nie pojedzie na jakieś wakacje tam do czerwca czy do Maja, to nie będzie jakaś duża strata, ale w przeciągu roku to sobie to odbije, pojedzie tak człowiek po prostu na te wakacje, bo będzie zaszczepiony. No właśnie piszcie w komentarzach, co Wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Jestem ciekaw waszej opinii, waszej yy, właśnie waszego zdania. To wszystko dzisiaj trzymać się.